Hej, w dzisiejszym filmie pokażę Wam, że nie ma żadnej zasady, jeśli chodzi o wylosowane przez nas rzeczy w The Daily Cloud, tak więc serdecznie zapraszam do oglądania. No cóż, tak więc ruszamy z koksem. Wybierzmy sobie wolny pazur, żebyśmy mogli to sprawdzić. Z szybkim to będzie tak samo, po prostu nie sprawdzimy tego jednocześnie. Bym musiał mieć dwa monitory, a nie ma niestety dwóch monitorów, żebym mógł to nagrywać. Sami rozumiecie. Tak więc to jest ta sama zasada. Dobra, to więc jak zwykle klikamy sobie, żeby sobie wylosować pazur. Oczywiście jestem na koncie z tam innym jakimś tam, nieważne. Niku nie poznacie. No cóż, tak więc jakby nigdy nic, klikamy sobie OK. Gitara, nie? Losujemy sobie, jesteśmy szczęśliwi, opatrzcie ile rzeczy na zawsze, może ktoś wylosuje. Ale niestety, ja już wiem co wylosowałem, już wam wszystko pokazuję. Czekajcie. Już wszystko wam pokazuję. Otworzę sobie nową kartę z Battlefield Heroes. Dokładnie. Dobra, tak więc mam moją drugą kartę z Battlefield Heroes na tym samym koncie. Czekajcie, już zmienię wam tylko. Czekajcie, tu mam Google Chrome odpalony. Zmienię wam tylko na polski. O. I wejdziemy sobie w historię elementów. I w historii elementów dokładnie wiemy, co wygraliśmy. Zobaczcie. Wygramy okrucie głowy spinacza. Nic wam nie bajeruje. Dzisiaj jest 26. Dokładnie godzina 8:00, ale tam mniejsza o to. Zobaczcie, nic wam tutaj nie bajeruje. Tutaj dalej, tutaj się losuje. A ja już wiem co wylosowałem. Okrycie głowy spinacza. No i zobaczcie. Już wam wszystko pociągam. Zobaczcie, klikam stop, myśląc, że coś będzie na zawsze, nie? Zobaczcie. Przypominam, że wylosuję spinacza hełm. Nie ma nigdzie spinacza, żadnego hełmu. Klikam stop, myśląc, że będzie coś na zawsze. Patrzcie. Nagle wylatuje znikąd. Jak się nazywa? Znikąd okrycie głowy spinacza. Tak więc to pokazuje, że wszystkie losowania są z góry ustalone. To jest w sumie, no nie było trzeba, nie ma co się dziwić. Na pewno twórcy gry by nam nie pozwoli zarządzać tym, co wygramy. No i niestety, były różne miałem różne teorie do tych losowań, że można na przykład przytrzymywać ten przycisk i czekać aż wylosują jakieś, przyjdzie, będzie jakaś rzecz na zawsze. Bo miałem ostatnio taką teorię, że jeżeli na dole są rzeczy na zawsze, to hack będzie chciał mimo wszystko wylosować nam rzecz, która nie jest na zawsze. I hack poleci szpon do góry. A jeżeli u góry będzie rzecz na zawsze, to wylosuje ją na zawsze. Ale niestety i tak on wylosuje z góry założoną rzecz, więc powiem wam, że odkąd ogarnąłem tą teorię i sprawdziłem w tych elementach, że tak faktycznie jest, to powiem wam, że nie opłaca się nawet tracić czasu i sobie nerwów, że o, było blisko, żeby coś wygrać na zawsze. Nie opłaca się. Lepiej kliknąć szybki pazur. No i tak z góry dostaniecie to, co było ustalone, więc ja was zapewniam. Tak więc, jeżeli... Dla mnie w ogóle szkoda czasu, powiem wam. O tak. Nigdy sobie już teraz nie będę robił nadziei. Kiedyś robiłem sobie nadzieję, ale niestety to już jest... bez sensu. Tak więc, cóż, mam nadzieję, że się film podobał. Tak więc nie macie się, że nie wylosowujecie nic na zawsze, po prostu to jest z góry ustalone. Tak jak były jakieś nagrody, wiecie, że się otwierało moje rzeczy i tam otwierało się skrzynkę. No to mniej więcej działa, powiem wam, że to działa mniej więcej jak zrzuty zaopatrzenia. To nic nie jest losowo, to wszystko jest ułożone już. O, sorry, że kurde, kupiłem mikrofon. To jest już ułożone z góry, więc... No cóż, tak się wydaje, by to nie było ułożone, ale tak naprawdę te wszystkie rzeczy, które zaraz wyjadą, są ustalone, no. Pozornie wygląda, jakby nie było, ale są.
Dobra, to więc mam nadzieję, że Wam się film podobał. Jeśli chodzi o film Moje postacie Royal, będzie już niedługo. No cóż, tak więc będzie niedługo. Będzie też coś z tyłu. Prosiliście, żeby było coś z tyłu, więc będzie coś z tyłu. Dobra, tak więc, no cóż, trzymajcie się i cześć.